artystycznie dzisiaj na co masz największy apetyt? Na to, żeby grać właśnie piętnastkę, która tutaj stoi. I gramy już pierwsze koncerty, nasza premiera 25 w Stodole, 25 maja, zapraszam serdecznie. Myślę, że oczywiście dla użytkowników interi.pl będzie mieli zaproszenie, zgłaszajcie się. A jeśli tak ogólnie, to gramy jeszcze do końca maja te koncerty, potem gramy jakieś nasze największe przeboje, w czerwcu różne plenery, potem wyjeżdżamy na wakacje i we wrześniu znowu wracamy z piętnastką, z mocnym uderzeniem w trasą, dlatego że jest euro, więc nawet nie staramy się konkurować z piłkarzami i całą resztą, bo nie mamy żadnych szans. Sama zasiądę na jednym z meczy, na który udało mi się dostać kupić bilety, razem z rodziną, a no, resztę będziemy musieli obserwować przed telewizorem, więc będą olbrzymie emocje. No właśnie, zobaczyłam szalik, więc o to euro zapytam. Czyli jesteś kibicem, będziesz kibicem, to znaczy, jesteś kibicem, kiedy gra reprezentacja? Powiem szczerze, nigdy nie byłam i sport mnie mało interesował, piłka nożna wcale. Ale od kiedy mój syn postanowił zostać Messim, no to mama musiała się wdrożyć w to, co się dzieje w życiu swojego syna. No i zaczynam, poznałam piłkarzy, wklejamy naklejeczki, interesujemy się meczami, a ponieważ syn jest wkręcony, to nawet mój mąż się wkręcił, który wcześniej nie oglądał meczy i miał dla mnie więcej czasu, a teraz po prostu ogląda mecze. No więc ja oglądam z nimi, żeby było fajnie. Ale powiem ci szczerze, że to jest ogromne emocje to wzbudza. Pozytywne, niepozytywne, bo tam i klną, i się cieszą, i skaczą po łóżku, i rzucają się poduszkami, i się zakładają, więc fajnie jest, no to jest wesołe, naprawdę wesołe. Dużo to takiego daje takiej integracji w rodzinie, no bo ja chcąc, nie chcąc, chcąc być z nimi, musiałam polubić mecze, no i polubiłam. A ten mecz na boisku to będzie pierwszy mecz, ten mecz otwarcia? Nie, to jest mecz jakiś półfinały, ale kto będzie grał z kim, no to na dzień dzisiejszy nie wiemy. Jeszcze wielka niespodzianka, nie wiadomo. Tak, nie wiadomo, na dzień dzisiejszy to jest jeszcze nie wiadomo.